Nie wiem, co się dzieje, nie możemy się zebrać jakoś w tym sezonie. Nie wiem, może musimy sobie wyjaśnić kilka rzeczy na treningu, bo tak nie może być, że gramy tak jak gramy, popełniamy monstrualną ilość błędów, nie jesteśmy totalnie skupieni na meczu. Myślę, że no, musi to zostać wyjaśnione i rozwiązane w jakiś sposób, bo daleko tak nie zajedziemy w tym sezonie, jeśli mamy dalej tak funkcjonować. No, wkradło się trochę rozluźnienia w tym trzecim secie, wydaje mi się. Graliśmy dwa sety bardzo dobrze. W trzecim podeszliśmy chyba zbyt pewnie i myślę, że chłopacy, kończąc tam swoje akcje, pierwsze nakręcili się trochę i pociągnęli tego setu do końca. Ale w czwartym secie pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że to my zasługujemy na trzy punkty i te trzy punkty zostają w nowej sali, z czego się cieszymy. Będą trzy punkty zostawały po meczach z silniejszymi rywalami? Liczymy na to. Pokazaliśmy już z Głogowem, że potrafimy wygrywać z dużo silniejszymi zespołami. I to jest, myślę, kwestia czasu. Boisko zweryfikuje, jak to się mówi. Znaczy, z reguły wynika tak właśnie, że po dwóch dość pewnie wygranych setach zazwyczaj w szeregi zespołu, który wygrał te dwa sety, takie rozluźnienie występuje i dzisiaj to też się sprawdziło. Sporo tych zmian dzisiaj było, też chłopakom może ciężko było jakoś się na tym boisku zadomowić. No ale po tym słabszym secie numer 3 wyszliśmy tak mocno zmotywowani w secie numer 4 z chęcią osiągnięcia pewnego zwycięstwa, ponieważ te punkty bardzo cenne są. Widać ścisk jest strasznie w tabeli i każdy punkt będzie na wagę złota, żeby w tych playoffach wystąpić. No my póki co zajmowaliśmy 8 miejsce, ale tak naprawdę traciliśmy tylko 2 punkty, żeby skoczyć na tą 4. pozycję i czekamy na wyniki z innych grup, z innych spotkań w naszej grupie. No całe szczęście, że udało się utrzymać ten stopień koncentracji w secie ostatnim i wywalczyć te 3 punkty, bo nie chcieliśmy lekceważyć tutaj Zielonej Góry. Oni cały czas próbują się odbudować, liczyliśmy na to, że my nie damy się odbudować. No i tak się skończyło, także tutaj po raz kolejny się cieszymy. Na pewno trzeba się cieszyć z tego, że wygrywamy pierwszego seta od kilku dobrych spotkań, gdzie mieliśmy tą serię kilku porażek do zera i na pewno to można zapisać im plus można zapisać ten trzeci set, ale reszta to jednak dominacja gospodarzy i pod każdym względem i wyszło to doświadczenie. Także no zasłużone tutaj wygrane te 3 sety, no szkoda, bo może to będzie ten impuls jednak, ten wygrany set, ale na razie póki co to musimy jeszcze próbować z innymi zespołami. A w czwartym secie, w trzecim secie wygranym waszym miałem wrażenie, że ryzykowaliście, postawiliście wszystko na jedną kartę. Nie można było tego w czwartym secie kontynuować? Łatwo się mówi tak z boku. Ja też bym tak chciał, żeby chłopcy zaczęli w końcu grać. Naprawdę super poziom. Ale ryzyko w trzecim secie podjęte? Na pewno tam już też w głowach inaczej to siedzi i pewnie zawodnicy chcą już tam wszystko na jedną szalę rzucać i nie mają nic do stracenia. A po tym trzecim secie to chyba jeszcze się poczuliśmy, że już możemy, a że już jest coraz bliżej zdobycia punktu, a tutaj no niestety no, doświadczony zespół wykorzystał to, nasz jakiś jeden głupi błąd, drugi zaraz się pojawił i oni to szybko wykorzystali, odskoczyli w szybkim tempie i zasłużenie wygrali. A przyjdzie ktoś nowy, bo sugerowałeś ostatnio na naszej antenie, że szukacie jakiegoś grajka doświadczonego, bo taki by się chyba wam najbardziej przydał, coś wiemy? No, na razie tyle wiemy, że nic nie wiemy. Szukamy dalej, na pewno jest to niezbędne, bo nawet ta rotacja w trakcie meczu jest ograniczona i przydałby się naprawdę do pomocy, do wzmocnienia doświadczony przyjmujący. Mamy kilka pomysłów, kilka nazwisk, nawet tutaj z okolic Lubuskiego, w samym Lubuskim. Jeszcze kilka jest opcji spoza Polski, ale mówię, no chcemy wybrać jak najlepiej i mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej.